szanowni widzowie. Na pewno słyszeliście o nowoczesnym systemie start-stop montowanym w wielu nowoczesnych autach. Ale czy wiedzieliście, że Fiat Cinquecento 900 jest również opcjonalnie wyposażony w system start-stop? W tym filmie pokażę Wam, jak go uruchomić oraz jak wygląda jazda z włączonym systemem start-stop w Fiacie Cinquecento. Aby uruchomić system start-stop w małym Fiaciku, musimy najpierw otworzyć maskę. Tutaj, jak widzicie, jest specjalne pokrętełko, dzięki któremu możemy uruchomić system start-stop. Wystarczy zrobić kilka obrotów, aby silnik zgasł. W tej chwili mamy uruchomiony system start-stop. Zaraz pokażę Wam, jak się jedzie cieniaskiem z włączonym systemem. A więc system start-stop został aktywowany. Rozpoczynamy jazdę. Proszę bardzo, jedziemy sobie spokojnie. Zbliżamy się do skrzyżowania. Proszę bardzo, system start-stop zadziałał. Musimy uruchomić silnik, aby jechać dalej. Super. Oszczędziliśmy właśnie całą masę paliwa. Zbliżamy się do świateł, za chwilę zaobserwujemy działanie systemu start-stop. Proszę bardzo, zatrzymujemy się i silnik zgasł, silnik nie pracuje. W tej chwili oszczędzamy paliwo. Czekamy na moment, kiedy będziemy musieli znowu ruszyć z miejsca. Jak widać, mimo że Fiat Cinquecento nie jest nowym autem, system działa bezproblemowo. Proszę bardzo, mamy zielone światło, więc ruszamy. Silnik odpalił i jedziemy. Jak widać, jazda z włączonym systemem start-stop jest bezproblemowa. Samochód jedzie całkowicie normalnie. Teraz Wam pokażę, co się dzieje w przypadku awaryjnego zatrzymania samochodu z włączonym systemem start-stop. Proszę bardzo, system znowu zadziałał. Chcemy jechać dalej, uruchamiamy silnik i ruszamy. Nic prostszego. Mam nadzieję, że mój mały tutorial Wam się przydał i że będziecie często korzystać z systemu start-stop w Fiacie Cinquecento. Chciałbym jeszcze Wam zwrócić uwagę na to, że ta metoda uruchamiania tego systemu działa tylko w przypadku wersji zasilanej gaźnikiem. W przypadku wtrysku trzeba byłoby to zrobić troszeczkę inaczej. Dziękuję za oglądanie i pozdrawiam. Cholera, znowu musiałem regulować wolne obroty.